musiałam wami się podzielić świadectwem wyjazdu do Polski. Wyjechaliśmy do Polski 5 tygodni temu? 5 tygodni temu, no jak wy wszyscy. Nie pytaj. Wyjechaliśmy do Polski parę tygodni temu i też przyjechaliśmy z nim. W Polsce przyprowadziliśmy do Jezusa 3 osoby. No to dla mnie super przeżycie, bo jest to mega, mega sprawa przyprowadzać mi Pana Jezusa. Pierwszą osobą to był taki Tomek, mojego brata kolega. On dzwonię, przyjechałem do montażyna jednego razu i pytam się, dzwonię do brata, mówię, gdzie jesteś. A mówię, no u Tomka, to chodź tutaj. Do tego momentu ja lecę. Po krótkim rozmowie, ja mówię, Tomuś, ty chciałbyś, żeby twoje życie się zmieniło? A mówię, no pewnie, żebym chciał. A chciałbyś, żeby już byśmy się w niebie później spotkali, bo jak możesz tutaj gdzieś podpiewać. Pewnie, żebym chciał. Słuchaj, to kilkoma słowami przeprowadził się do tego. Drugą osobą to był taki Darek. On Darek jest od dziecka, od urodzenia, poszlizowany, ma 40 lat, a rozumiem w wieku takiego 8-latka. No i kiedy Kasia się go zapytała, czy wierzy w Pana Boga, on powiedział, że tak, a czy chciałby iść do nieba, no tak, bo tam będę w końcu widział. No to każdy z nas wymienił. No ale Darek też się nie jest. A jeszcze ostatnią osobą to była Sylwia, jej kuzynka. Ona. Sylwia była w ciąży niedawno i bardzo źle tą ciążę znosiła. Gdy ją brali do Gdańska, miała bardzo wysokie ciśnienie. Ledwo się kurczę wywinęła, no nie? Ledwo przeżyła. Nie? To gdy się zaczęliśmy się słodzić, ja, Nina i Kasia, to ciśnienie w drodze do tego szpitala, to ciśnienie już zeszło normalnie, a miała ponad 200 tam na zegarze. Gdy przyjechała, no ledwo ją wyrażała się ząbka wybili przed intubacją, nie? Ale żyje i ma wspaniałego syna. Po powrocie ze szpitala, ona... Ja się pytał, bo ona słyszała już Ewangelię odkąd my się nawróciliśmy, ona 3 lata non-stop, kiedy rozmawialiśmy przez telefon, słyszała Ewangelię od nas, ale nigdy nie... No nigdy nie było tego bodźca, żeby przyjęła Pana Jezusa. I teraz po tym wszystkim ja się pytam, codziennie do niej przychodziłem wieczorami i się pytam, jest Sylwia, chciałabyś wyznać Jezusa Pana i Zbawicielem? Tak, tak. No to Sylwia, zadzwoniliśmy po Emilę, Pana chciała bardzo, żeby Emila była przy tym. Zadzwoniliśmy po Emilę, Emilka przyszła, przyprowadziliśmy ją do Jezusa. I później chciała, strasznie tą ciążę się znosiła, bardzo dużo miała wody w sobie. I strasznie spuchnięta była i bardzo chciała, żeby te do puchliny zeszła. Ja mówię, Sylwia, ja się teraz będę mógł. Już będzie dobrze, zobaczcie, bo już widziałem pierwszego czy tam drugiego dnia po tym, jak ona Jezusa przyjęła, że ona już zaczyna normalnie wyglądać. I ja mówię, no, nie ma po co, poczekaj 2 dni i zobaczysz, że będziesz super wyglądać. Ja mówię, to jest elegancko wszystko. Super wyglądać, jest zdrowa całkowicie.